Dzień dobry, szanowni państwo. Kolejny czwartek bez krawata, czyli spotkanie zamknięte tylko i wyłącznie dla klubowiczów ze szkoły sportowej Marcina Gortata. Na czwartkach oczywiście jest miejsce na biznes, ale też jest miejsce na zabawę i na spotkanie też towarzyskie. No i w dniu dzisiejszym dzięki restauracji Zielonych Szan, do której serdecznie zapraszamy, mamy szefów Michała i Pawła z tejże restauracji oraz też dzięki słodkim słówkom mamy okazję przeżywać warsztaty zrobienia sushi. Także nasi klubowicze, oprócz tego, że już mają gotowe zestawy, które mogą próbować, to jeszcze sami mogą sobie takie rolki ukręcić, więc zapraszamy, bo oprócz biznesu też jest zabawa, integracja, więc no, same pyszności, imbir, zielony szan, słodkie słówka, mieszanka wybuchowa. Czwartek bez krawata to jest bardzo atrakcyjna forma współpracy biznesowej, tak to nazwijmy, bo biznes to nie wszystko. Spotykamy się w dużo bardziej swobodnej atmosferze. Ten biznes gdzieś jest z tyłu i w tle. No dzisiaj mamy okazję spróbować kuchni japońskiej, sushi. Kto lubi, ten ma okazję porządnie zjeść. Kto się do tej pory z tym nie spotkał, to ma okazję spróbować. A przy okazji między jednym okresem a drugim możemy porozmawiać o biznesach w troszkę inny sposób. Klub biznesu przy szkołach Marcina Gortata to jest troszkę inna formuła. Wszyscy te kluby biznesu w takiej czy innej formie znamy. Tutaj to rzeczywiście jest zrobione w taki sposób, w którym z tych relacji biznesowych wyciągamy jak najwięcej i to nie tylko w przestrzeni biznesu. I to jest jakaś wartość, bo jednak dla każdego z nas biznes jest jakimś elementem życia, natomiast nie wypełnia całości. A tutaj mamy możliwość podokładania tego innych klocuszków i to jest bardzo fajny sposób na połączenie tej przestrzeni biznesowej z przestrzenią prywatną.